Tata w klasyk po ulicy zbiera sobie kłosy, ty co zbiera na dzióbkiem kolę, a ja sobie ciebie wolę. Pomysł. Reportaż Wojciecha Konopleńskiego. Wybrałam sobie bardzo milutką dziewczynkę, najpierw sobie potańczuję, a potem jej podziękuję. Wzrost ilości urodzeń na naszym wydziale, a szczególnie na roku, który prowadzę, przekroczył już co najmniej o 10% średnią normę z lat poprzednich. Staje się to coraz większym problemem. Zresztą pan zobaczy, na stole leżą u mnie podania o przyznanie pokojów małżeńskich. Najbardziej problematyczne są matki, które wychowują same dzieci. I tu właśnie pomysł, który zaproponowała nam organizacja młodzieżowa, a więc sprzedawanie i propaganda antykoncepcji wśród naszych studentów i studentek, a może odwrotnie, studentek i studentów, bo to one chyba są głównym źródłem, no nie chcę powiedzieć zła, ale tego przymusowego szczęścia. Wy to jakże jesteście ludźmi dorosłymi, długo trwają studia, niestety chcecie także mieć rodziny. Sam pomysł zakupu prezerwatyw w portierniach jest bardzo dobry, przy czym uważam za drastyczną sytuację wykupu przymusowego przez mężczyzn i jestem za raczej zakupem przez dziewczęta. Uważam, że o takie sprawy powinny one dbać jako naukowiec, jako pracownik Instytutu Genetyki. Chyba wy także wiecie, że sprawy, no może trochę krępujące, powinny być właściwie kontrolowane przez dziewczęta, ponieważ duża ilość urodzeń jest przypadkowych, co trzeba smutno stwierdzić. Powinna być właśnie neutralizowana i kontrolowana właśnie przez naszą płeć piękną. Największym problemem w prowadzeniu takiej akcji była zgoda naszych miłych pań prowadzących właśnie tą sprzedaż, a więc portierek w DS-ach, gdyż uważały to jako no, dosłownie świństwo i sprawę niezgodną z ich religijnym podejściem do intymnych spraw ludzkich. Jednak tak wielki nawał tego problemu i może słuszny pomysł studentów da efekty, dlatego nie widzieliśmy większych możliwości zwolnienia ich z tego obowiązku. Na początku były takie listy w akademiku i po prostu każdy, kto przychodził i brał, kupywał prezerwatywy czy globulki, został wykreślany z listy i w ten sposób wiadomo było, kto wykupywał, a kto nie. Z tym, że te listy były schowane, nikt je nie widział tak, na wierzchu nie były po prostu. Z tym, że ten pomysł się niezbyt przyjął właściwie, bo ludzie chodzili nocami, budzili potierki, żeby im sprzedała, nie? Były akurat potrzebne. No, tego, żeby nikt nie widział tego, tylko potierka. No, a potem jakoś wszyscy się przyzwyczaili, pomału. Studenci przyzwyczaili się do takiego wykupywania. Że na przykład chodziły całe pokoje wykupywać środki antykoncepcyjne. Nie nocami, w biały dzień. Nikt się nie krępował. No i po prostu wszyscy się przyzwyczaili do takiego sposobu kupywania. No i uważam, że to jest dobry bardzo pomysł. Bardzo się nas zaklimatyzował i bym chciał, albo raczej apelował, żeby dostawy tych środków były bardziej regularne. Żeby do wszystkich akademików przychodziły przynajmniej co miesiąc. Bo potem się okazuje, że ludzie idą, a tu brakuje tych środków.
Ja jako portierka mam duże zaufanie wśród dziewcząt i chłopców mieszkających w naszym domu studenckim. I ponieważ apelowali oni wszyscy do mnie o to, żebym się zgodziła, to musiałam. Nie chciałam, bo to jest sprzeczne z moimi zasadami. No jak tak można? No ale cóż, jak widziałam te nieszczęśliwe matki z dziećmi, bez ojców, które biegają po akademiku, w zasianych pieluchach, nie mają co prawie jeść, no to musiałam się zgodzić. Mam serce kobiety i wiem, co znaczy być matką. Sama jestem matką dzieci. Może gdyby wtedy były środki antykoncepcyjne, nie doszłoby do tego. Teraz jestem szczęśliwą matką, no ale cóż. Przychodzą do mnie i dziewczyny, i chłopaki. Budzą mnie po nocach. Czasami klnę i nie chcę wstawać. A najgorzej, jak mnie budzą i nie mam im co sprzedać. Mam stałych klientów, którzy przychodzą do mnie regularnie. Mam z tego i satysfakcję, i jakieś lewe dochody. Pensja portierki jest niewielka. Także spod lady, kto znajomy zawsze u mnie dostanie. Czasem się jednak zdarza, że dostawy są tak małe, a zapotrzebowanie na owe środki jest tak duże, że zabraknie. Wtedy studenci uciekają się do innych, tylko im znanych sposobów. Co jednak nie zawsze jest skuteczne. Jako portierka apelowałabym do wszystkich portierek, żeby podjęły się takiej działalności, nawet w czynie społecznym. To jest bardzo pozytywne zjawisko u młodych ludzi, że nie chcą mieć niechcianych dzieci. Nie wszystkie portierki w naszych akademikach zgodziły się na prowadzenie takiej sprzedaży. Wiem to stąd, że studenci z innych akademików i nie tylko studenci, bo również asystenci z hotelu asystenckiego przychodzą i w dzień, i w nocy po ratunek do mnie. Jestem zadowolona, że mogę im pomóc, chociaż wcześniej nie chciałam się na to zgodzić. Byłam właściwie prawie przymuszona, ale osoby spoza naszego akademika nie mają ze mną tak łatwo, muszą płacić podwójnie, mają swoje portierki, mogli je namówić do tego samego, do czego ja zostałam namówiona i teraz na tym tracę. Nie tylko ja jestem zadowolona ze swojego obecnego zajęcia, ale również mój mąż, dlatego że sami również korzystamy ze środków, do których mam stały dostęp, w przeciwieństwie do naszych aptek. I nasze życie wzbogaciło się. Jesteśmy teraz o 20 lat młodsi i od tego czasu jesteśmy spokojni. No nie wiem, czy to jest pozytywne, bo odkąd wprowadzono ten przymusowy zakup, to w ogóle różne rzeczy się dzieją w akademiku. Ja nie wiem, dawniej to wydawało mi się, że nie wiem, może ludzie się bali po prostu, że tam wpadną, że będą jakieś dzieci niezaplanowane, bardzo niepozytywne na studiach. A teraz w tej chwili to już stracili wszystkie hamulce. Nie mówię o hamulcach moralnych, bo te stracili czas jakiś temu, ale hamulce, jakiś taki lęk przestał działać i po prostu, nie wiem, no ja mieszkam z trzema dziewczynami w pokoju i jestem przerażona tym, co się dzieje od momentu wprowadzenia tej przymusowej sprzedaży. Bo to, że ich nie ma ciągle prawie, to jeszcze jest pół biedy, ale od czasu do czasu zmieniają lokal i masa chłopców się tu przewija. Ani się pouczyć nie można, ani nic. No dziewczyny sobie w sumie towarzystwo znalazły odpowiednie. Nie boją się niczego, wykupiły dawkę. Nawet jeszcze tam od dziewczyn, które nie zużywają, wzięły. A poza tym, nie wiem, paranoiczna sytuacja, bo na przykład ja byłam zmuszona wykupić prezerwatywy, nie wiem po co. Oddałam panom, którym jest to potrzebne, a w ogóle ludzie się na początku wstydzili bardzo, nie chcieli tego kupować i wstydzili się iść na portierni, wykupować, no bo to trzeba było podpis złożyć, że się kupiło, trzeba było jakoś tam zaświadczyć. No, zupełnie bez sensu, uważam, że to powinno być sprawa prywatna, czy ktoś dba o to, czy nie. No i poza tym, no może to zmniejszy ilość urodzeń, ale nie wiem, jak będzie wyglądało morale uczelni w takiej sytuacji.
bo z tego co widzę, to robi się tutaj bardzo nieciekawie w akademikach. Ludzie sobie folgują ile mogą, jako że się nie boją niczego. I to jest w ogóle śmieszne, no ja muszę iść do portierki i prosić ją o jakieś tam środki antykoncepcyjne, jakieś globulki, czy jakieś tam inne pastylki, albo o, nie daj Bóg, o prezerwatywy, bo to też musiałam wykupić, przydziałowe było. Także paranoiczna sytuacja zupełnie z tego wyszła i nie wiem, ja osobiście uważam, że jest to bardzo nieciekawy pomysł i nie kto na to wpadł, ja nie, jakiś rotoman. A poza tym ludzie zupełnie się nie jakoś tak nie liczą z tym, zresztą uważają, no, wydaje mi się słuszne, że jest to tak sprawa jawna, że nie trzeba się z tym kryć, ale bez przesady w sumie, bo wcale nie wynika z tego, że trzeba jakieś tam zostawiać to w ubikacjach, w łazienkach, papierki po prezerwatywach się walają po korytarzu. Nie wiem, w zeszłym tygodniu przyjechała moja mama i była przerażona i doszła do wniosku, że w takiej sytuacji to w ogóle nie wiem, czy nie wiedziała, czy jest rozsądne, żebym ja nadal na tych studiach była, bo nauka nauką, no ale jednak bez przesady w sumie, co tu się dzieje. Ja jestem na pierwszym roku i no ja nie wiem, no nigdy czegoś takiego, z czymś takim się nie spotkałam, a na przykład rano się wychodzi i człowiek się ślizga. Poza tym może jakieś pogadanki, jeżeli już zaczęli wprowadzać ten przymusowy zakup środków antykoncepcyjnych, to może będą robić jakieś pogadanki, gdzie to potem wyrzucać i co potem z tym robić. Ja proponuję na przykład w ubikacjach kosze specjalne nastawić, ja nie wiem zresztą, ale żeby coś wymyśleć, bo rzeczy się dzieją straszne. Jestem seksuologiem. Zresztą przypuszczam, że wszyscy mnie dobrze znają, szczególnie studentki. I bardzo dobrze, że mnie złapałeś, bo byłem ponad 2 miesiące na urlopie. Mówiąc nawiasem, na zachodzie. Nie jako lekarz, fachowiec, tylko jako turysta ze starego kraju. Niemniej jednak obracałem się w środowiskach uniwersyteckich i w tym kontekście zauważyłem wiele spraw w ogóle niespotykanych w Polsce, a mianowicie środki antykoncepcyjne są tam ogólnie dostępne. Ogólnie dostępne, ale w jakiej formie? Otóż na terenie uczelni, która obejmuje powiedzmy kilka hektarów, znajduje się co najmniej 5 punktów, w których można nabyć cały wachlarz środków antykoncepcyjnych. Oczywiście automatycznie wrzucasz, wypada. Najnowsze środki są oczywiście reklamowane i przy tym najtańsze. Co najciekawsze. I co jeszcze ciekawsze, dochód ze sprzedaży jest kierowany na zapomogę dla matek samotnie wychowujących dzieci. Wydaje mi się, że w jakimś stopniu byłoby to możliwe do zastosowania na terenie naszej uczelni. Słyszałem, że środki antykoncepcyjne są dostępne u portierek. Wydaje mi się, że to nie jest jeszcze wystarczające. Można by również zainstalować automaty na poszczególnych piętrach, powiedzmy przy wejściu do ubikacji lub w przedsionku ubikacji, męskich, damskich, to obojętne. Stwarzając oczywiście możliwość wyboru, odpowiednio reklamując dane wyroby z instrukcją i tak dalej. Kłopot byłby w tym, że na razie brak jest automatów. Niemniej jednak słyszałem, że spółdzielnia inwalidów w Radomiu podjęła się produkcji tych automatów na wniosek ministra zdrowia i opieki społecznej. Wydaje mi się, że to może teraz nie, ale za jakiś okres będzie owocowało. Wiem z dość wiarygodnych źródeł, że już w przyszłym roku automaty te będą dostępne i będą mogły być zainstalowane w domach studenckich. W ten sposób kończy się mój reportaż. Mam nadzieję, że nasi studenci decydenci nie potraktują go za bardzo serio. Mam jeszcze jednak kilka uwag do młodocianych, nierozważnych i nieodpowiedzialnych rodziców. Mianowicie po pierwsze... No, cicho mała, cicho, cicho! Ale to już chyba innym razem.